W Sejmie przeprowadzono testy na koronawirusa. Jak się okazało, Piotr Zgorzelski miał kontakt z osobą, w organizmie której wykryto obecność wirusa SARS-CoV-2. Wicemarszałek sam przeszedł test, a o wyniku poinformował publicznie. Natychmiast zaczęto działać. Testy na koronawirusa wykazały, że pracująca w biurze wicemarszałka Sejmu sekretarka jest zarażona. Zaraz po otrzymaniu wyników podjęto decyzję o objęciu kwarantanną Piotra Zgorzelskiego, należącego do PSL. Polityk również został poddany badaniom i przekazał już mediom oświadczenie o swoim stanie zdrowia, jak informuje portal Polsat News. Przeprowadzone w Sejmie testy na koronawirusa wykazały niepokojące wyniki. Okazało się, że pracownicy Sejmu mogą być zarażeni. Poddany badaniom został również lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicemarszałek Piotr Zgorzelski podziękował służbom sanitarnym za szybką i sprawną reakcję, dzięki której będzie można ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa wśród polityków. Testy na koronawirusa w Sejmie po tym, jak testy na koronawirusa wykazały potwierdziły obecność niebezpiecznego patogenu u pracownicy sekretariatu Kancelarii Sejmu, służby sanitarne podjęły odpowiednie kroki, by zapewnić bezpieczeństwo osobom pracującym w Sejmie. Według Polsat News kwarantanną objęto wszystkich, którzy mogli mieć kontakt z zarażoną. Wicemarszałek także przeszedł już badania. Niezwłocznie służby sanitarne objęły mnie kwarantanną i miałem wykonane testy. Wynik mojego badania jest negatywny, słowa wicemarszałka cytuje portal Polsat News. Niedługo po tym, jak przeprowadzono testy na koronawirusa wśród pracowników Sejmu, kwarantanną objęto nie tylko wicemarszałka, Piotra Zgorzelskiego. Jak informuje portal Polsat News, wśród osób odizolowanych znalazł się również lider ludowców, Władysław Kosiniak-Kamysz. O zastosowaniu środków bezpieczeństwa wobec tych osób informacje przekazano dzisiaj TJ. Maja. Zgodnie z procedurami kwarantanną zostali objęci wszyscy ci, którzy mogli mieć kontakt z osobą zarażoną, słowa Piotra Zgorzelskiego cytuje Polsat News. Dwa. Przeprowadzane wśród pracowników testy na koronawirusa mają zminimalizować dynamiczne rozprzestrzenianie się wirusa w Sejmie, co mogłoby doprowadzić do paraliżu instytucji. Testy są również przeprowadzane w placówkach medycznych. Niedawno pisaliśmy o Polsat News.